Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co myśleć. Pustkę mam w głowie, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to wszystko było szczere, czy nieszczere. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. No strasznie dziwna sytuacja, bo ja sobie nie mam nic do zarzucenia, nikomu nic nieszczerego nie mówiłam. Dlatego no trochę jestem zdezorientowana. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak zacząć tę rozmowę, ale myślę, że mam sobie coś do wyjaśnienia. Pytanie, na ile byliście do końca ze mną szczere? No, mi się wydaje, że byłam w 100% szczera. Tak? Mhm. Piszecie ze sobą? Z innymi dziewczynami? Z Zuzą albo z innymi dziewczynami? Nie, nie. Ja z Zuzą mam. Co? Nie mam z Zuzą. Ty masz z Zuzą kontakt? Mhm. Czy była taka sytuacja, że chcieliście odjechać? Po decyzji, którą po prostu podjąłem, że Zuza opuści nas? Mhm. W sensie ja później byłam taka... Czekaj. Tak czy nie? Czy chcieliście po odjeździe Zuzi obydwie odjechać? Nie. A, no to w sensie, że razem dwie? Mhm. Że byliście zmieszane i chcieliście z tą uciekać. Nie. A skąd ci się to w ogóle wzięło? Chyba nie jesteście ze mną szczere do końca. W sensie to było tak, że no. Ja byłam zmieszana. W sensie, jakby Zuzia odpadła, to ja byłam taka niepewna. Czy ja chcę tutaj zostać, czy ja nie chcę i... Dzisiaj na rano dostałem wiadomości, które żeście komunikowali ze sobą. Czy uważacie, że jakby mój status obecny gospodarstwa jest w złym stanie? Nie, nawet... A w sensie jak? Że... Ja nawet powiedziałam twoim rodzicom, że mają zadbany ogródek, tutaj wszystko jest zadbane, jest porządek. To jej tylko tyle powiedziałam. Nic innego z moich ust nie wyszło, nikomu nic, nie wiem, nie pisałam, nie wiem. Teraz nie wiem, co się za bardzo dzieje, co ci coś napisał, o co chodzi w ogóle. Nie wiem, ja potrzebuję teraz trochę czasu, żeby się przejść, przemyśleć. Pozwolicie mi? Pewnie. Tak? Dziękuję. Ty wiesz, o co chodzi, czy nie? Jakby właśnie nie wiem, co jakby napisałam z Zuzką, tak? Ale jakby nie wiem, o co tam stricte chodzi w tym, nie? Albo ktoś chce nam zrobić na złość, albo nie wiem, no... Przeszedłem się trochę, przemyślałem całą sytuację, trochę rozważyłem, czy też po tym wszystkim poniekąd potrzebuję trochę ochłonąć czasu od siebie. Chyba lepiej będzie, jak po tym wszystkim troszkę ochłoniemy i się rozejdziemy. Wyszła trochę niezręczna sytuacja. Jak macie jeszcze jakieś, nie wiem, wątpliwości,
sensie, o tym jak rozmawialiśmy tak sobie na osobności, że w sensie jak tą znajomość chcemy dalej ciągnąć, ja tak już tak, jak już ochłoniemy. Nie, to ja myślę, że jeżeli ochłoniemy po prostu, możemy rozwijać znajomość, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. Dobra. Ja myślę, że teraz musimy sobie dać czas i z tym wszystkim przemyśleć. Pewnie. Może będziemy mieli okazję się spotkać w tym samym gronie kiedyś. No, jeżeli będziecie chcieli, niekoniecznie, może nawet z nowymi partnerami porozmawiać, spotkać się, jak to było, poopowiadać. Nie będziemy tego przeciągać. Ciężko mi się tak rozstawać z tym wszystkim. Chyba to jest czas. Może chyba to jest czas, żebyśmy po prostu... Nie. Nie dumali, nie myśleli, po prostu ochłonęli po tym wszystkim. Pomogę wam. Także... Chyba będziemy się zbierać. Kicha. Tak jak podejrzewałem, bałem się po prostu, że mogą być jakieś niezręczne sytuacje w tym wszystkim. Też odnosiłem takie wrażenie, że nie są jakby takie, bo od początku nie były ze mną do końca szczere. Przez cały czas byłam szczera i nie umiem tak udawać, co to się stało. Jest mi strasznie ciężko, jestem teraz w strasznych nerwach i chcę się płakać. I tego też nie mówiłam Mateuszowi. To, co myślę, jak tam siedziałam, bo właśnie bym płakała. No właśnie żałuję, że z Zuzką ten kontakt zaczęłam tak trzymać. Po prostu. Dla mnie było najgorsze to, jak one ustaliły sobie, że nie będą rywalizowały. Że nie będą po prostu sobie wyrywać. No i to, no, takie miałem mieszane uczucia. Rozumiem to, że Mateusza przerosła ta sytuacja dzisiejsza i dlatego nam dziękuję, bo już nie ma nastroju, żeby nas poznawać. Może, żeby dalej kontynuować w tej chwili tą całą historię. Po prostu powiedziałem, że no, nawet jeśli... Przerwa. Cięcia. Teraz mam nauczkę na przyszłość, żeby nie ufać nikomu. Też. Właśnie jestem taka... Za bardzo ufam. No teraz wracam do domu. Czeka nas pewnie wszystkich taki
ciężki okres, czas na przemyślenia. Co moglibyśmy zrobić wtedy lepiej? Czego moglibyśmy wcale nie robić? Jasiu. Powodzenia. Również. Trzymaj się. No i zobaczymy, co czas przyniesie. Nie, nie cofnęłabym czasu, bym zrobiła wszystko tak, jak było. Bo myślę, że dawałam z siebie 100%, nie chciałam nic zrobić też wbrew sobie, nic na siłę. I tak jak było, tak może powinno być.